puszka niewielka, która do złotego pasuje pantofelka. Musimy pan felek przymierzyć. Ależ to niespodzianka! To ty jesteś królewska wybranka! Pan to felek leży jak króla! Pójdziesz z nami, panienko, do króla! Pan Herold streszcza, bo ślubny orszak już czeka. Dobrze, powiem więc krótko. Nadszedł kres wszystkim smutkom. Król wyprawia wesele huczne, a was wszystkich zaprasza na ucztę.
Dziękujemy serdecznie wszystkim aktorom. Gorące brawa raz jeszcze. Dziękujemy za okazaną wrażliwość i przyjście się na dzisiejszy spektakl, który pod kierunkiem pani Renaty Łagun przygotował tak wspaniałą prezentację. Dziękuję serdecznie za przybycie wszystkim dyrektorom, wychowawczyniom przedszkoli. Dziękuję za przybycie pani naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, pani Marzenie Gałach, panu Artrowi Hudakowi, dyrektorowi Ośrodka Kultury w Łukowie. Dziękuję państwu za przybycie, za okazaną pomoc naszej małej Mai, która zebrała kilka koszy wspaniałych nakrętek, które z pewnością pomogą. Chciałem jeszcze oddać głos pani dyrektor przedszkola numer 1 w Łukowie. Ja w imieniu swoim, rodziców Mai i samej Majki, która jest dzisiaj z nami obecna, bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie pięknego występu. Gratuluję młodym artystom i chciałam na ręce pani Łaguń złożyć nasze serdeczne podziękowania i gratulacje. A tu jest dla pani i dla artystów taki mały, słodki początek, który myślę, że będzie uprzyjemniał kolejne próby. A wszystkim przedszkolakom również dziękuję za włączenie się w naszą akcję i za to, że wspieracie nas zbiórką właśnie nakrętek. Bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że jeszcze raz ogromne brawa należą się wszystkim artystom. Dziękuję serdecznie raz jeszcze. Podziękuję, jeśli pozwolą państwo, panu Pawłowi Zemu, który o tą oprawę nagłośnieniową zadbał i mogliśmy w dobrych warunkach akustycznych obejrzeć ten spektakl. Jeszcze raz państwu serdecznie dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Gdyby państwo mieli ochotę zrobić zdjęcia z artystami, artyści z pewnością nie odmówią, służą swoimi tymi strojami, także można grupami podchodzić i zrobić zdjęcia. Zdjęcia prześlemy drogą mailową na adres szkoły i przedszkola.